dzisiejsze czytania Wielkiej Środy mówią nam, kierują naszą uwagę na Judasza Iskariotę, a mianowicie na jego postawę wobec mistrza. Często słyszymy słowo zdrada Judasza. Chcielibyśmy wpatrzyć się w jego postawę i przede wszystkim motywację jego działania. Powiedzielibyśmy, pytając, dlaczego Judasz tak postąpił, przecież był, jak pozostali uczniowie, umiłowanym uczniem Chrystusa, apostołem, którego Jezus wybrał do tego, aby również był jego pomocnikiem w głoszeniu Ewangelii. Wydaje mi się, że to, co było w sercu Judasza, być może pragnienia, które miał ludzkie zupełnie na swój sposób, jego wizja zbawienia, ocalenia Izraela była nieco inna od tej, którą proponował Jezus. Wyzwolenie Izraela spod władzy Rzymian. Być może Judasz oczekiwał od Jezusa stanięcia wraz ze skrzydłami aniołów, aby pokonać wroga, aby w końcu okazała się moc Zbawiciela. Jego siła nad tymi, którzy są ciemiężcami. I decyzja, którą podejmuje Judasz właśnie w swoim sercu, kiedy uczniowie są zajęci przygotowaniem wieczerzy, Judasz jest zajęty zupełnie czymś innym. Judasz udaje się do arcykapłanów, aby zaproponować wydanie Jezusa, sprzedanie swojego mistrza. Zobaczmy, że jego intencje nie są intencjami uczniów Jezusa, nie są również zgodne z tym, o czym myślał Jezus. Decyzja jest jego indywidualna. Zapewne Judasz jest postacią kontrowersyjną. Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że został nieco wykorzystany, aby pismo mogło się wypełnić. Jednakże to jego własna decyzja, jego sposób myślenia i działania doprowadziły do takiej postawy, aby wydać swego mistrza. Sposób jest również nie do zaakceptowania, kiedy przychodzi w ogrójcu, aby wskazać na Jezusa, bo się używa gestu, który jest przeznaczony jedynie dla tych, którzy żyją w przyjaźni, w miłości. Jego przyjaźń, miłość do Chrystusa nie była prawdziwa. Pocałunkiem zdradza Syna Człowieczego. Jezus natomiast nie oddala, nie walczy z Judaszem, jednakże zwraca się do niego jak zwykle właśnie w słowach przyjaźń, przyjacielu. Po coś przyszedł. Znaczy to, że Jezus nie przestał miłować Judasza. I zobaczmy w dalszej części Ewangelii, kiedy Judasz zdaje sobie sprawę z czynu, którego dokonał. Wiemy, że zabiera otrzymane srebrniki i wraca do arcykapłanów, aby je oddać, aby na nowo jakby przerwać to wszystko, co przewidywał, że dokona się z Jezusem, jednakże nie znalazł w postawie arcykapłanów
tych, którzy przyjęli Jego postawę żalu za grzechy. Moglibyśmy powiedzieć, że gdyby Judasz rzeczywiście miłował do końca Mistrza, mógłby przyjść do Niego i prosić Go o przebaczenie. Czuwając wraz z Chrystusem w czasie tego Wielkiego Tygodnia, prośmy, abyśmy mieli myśli, intencje, aby nasze czyny również były zgodne z intencjami, z pragnieniami Chrystusa, jako ci, którzy są wybrani pójść za Chrystusem, bycia solą ziemi, światłem świata, abyśmy mogli czynić to, co Chrystus nam przekazuje poprzez jałmużnę, modlitwę, post, starajmy się jeszcze bardziej upodobnić do Chrystusa. Amen.